When it's just you, well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Enklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj spotykamy się ponownie z Cezarym Ziarkowskim. Cześć Cezary. Cześć, witaj Kamil. Ruszyła ostatnio ankieta, znaczy ta ankieta ruszyła, zakończyła się już, gdzie mieliście wybrać temat kolejnego nagrania. No i zdecydowanej większości interesował was temat tutaj Bitcoina versus złoto versus dolar. Złota ani Bitcoin, ani dolarów sobie nie przygotowałem, żeby to porównać wszystko, no ale ten temat dzisiaj poruszymy. Ponad 50% osób tak zagłosowało, więc myślę, że zdecydowana większość. Demokracja jaka jest, taka jest w tym kraju, ale skoro większość chciała ten temat najpierw poruszyć, no to niech i tak będzie. Więc dzisiaj porównamy sobie te trzy systemy, jak one działają w obecnych czasach, jak w przyszłości tak naprawdę też to może działać, czy warto interesować się złotem, czy tylko dolar, albo czy all in w Bitcoina się ładować. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to może taki delikatny komentarz jeszcze do ostatniego odcinka, bo trochę komentarzy się pojawiło. Niektórzy może nie zrozumieli pewnych metafor przenośni, więc Cezary, jakbyś mógł skomentować te tematy, o których ostatnio jeszcze mówiliśmy, doprecyzować może niektóre rzeczy. Myślałem sobie, że warto powiedzieć twoim widzom, czego mogą się spodziewać po naszych spotkaniach, po tych rozmowach, no a czego raczej nie będą tutaj szukali, czy nie mają okay. Co szukać. No więc to pierwsze to jest pokazanie pieniądza w tak prosty sposób, jak to się tylko da. Oczywiście gdzieś tam cały czas w kontekście Bitcoina. Tak będziemy gdzieś no, zmierzali do tego, żeby opowiedzieć o Bitcoinie jako pieniądzu. Natomiast nie będziemy tutaj wywoływali żadnych jakichś makroekonomicznych rozważań takich z górnej półki, no bo ja nie jestem makroekonomistą faktycznie, chociaż parę spostrzeżeń mam i mam nadzieję, że to wyjdzie w trakcie naszych rozmów, że one mają jakąś wartość. Natomiast no, nie będziemy zagłębiali się w jakieś cykle koniunkturalne, w jakieś M1, M2 i tak dalej, dopóki to nie będzie tak już ewidentnie konieczne, żeby coś wyjaśnić tak u podstaw. No więc to tylko tyle, taka uwaga jakaś tej natury ogólnej bym powiedział. Mówię, że z jednej strony ja sobie zdaję sprawę, że my tymi spotkaniami, no nie jestem tak naiwny, żeby sądzić, że tymi spotkaniami zmienimy cały system. Natomiast z drugiej strony fajnie by było wywołać pewne zainteresowanie i komentarze wśród ludzi, którzy to oglądają, które prowadziłyby do tego lepszego zrozumienia właśnie tego, czym jest pieniądz. Bo jak dzisiaj sobie patrzę, wiesz, tak na to, co się dzieje dokładnie tu i teraz, właściwie na całym świecie, tym takim powiedzmy rozumianym jako G20 i przyległości, mówię o tych systemach finansowych, no to mam takie poczucie takiej schizofrenii po tamtej stronie rządzących polityków, bankierów centralnych, którzy wychodzą dzisiaj na arenę i mówią, będziemy walczyć z inflacją, czyli walczymy z inflacją. Podczas gdy ci sami ludzie jakąś chwilę temu wywołali ten proces. Tak. No więc jak się patrzy na to, no to zadaje się człowiek sobie... Dr. Jekyll, Mr. Hyde. No właśnie, o co tu chodzi? Kim oni są? Nie? I teraz, no żeby zrozumieć lepiej, czemu właśnie to oni wywołują te procesy, no to wydaje mi się, że fajnie jest zejść do takiego naprawdę poziomu podstawowego i tam sobie zobaczyć, jak te pieniądze jest generowane dzisiaj. No i tak dalej, i tak dalej, czyli coś, o czym... Znaczy, tylko, że może jeżeli wy rozumiecie z grubsza, jak to wszystko działa, już nie wchodząc w jakieś mocne szczegóły, to pewnie macie rodziców, macie znajomych i tak dalej, którym też możecie te filmy polecić po prostu i to oni się czegoś ciekawego może dowiedzą. Rozśmieszył jeden komentarz jeszcze, do którego w sumie możemy się odnieść teraz. Pytanie brzmi, kto kreuje ten dług cały? Kto komu jest winny te pieniądze? Tam ktoś użył metafory Marsjan. Czy to my Marsjanom już jesteśmy winni hajs, o których jeszcze nie wiemy, ale oni gdzieś tam są i już jesteśmy im winni pieniądze? No może dzisiaj gdzieś pod koniec materiału ten temat byśmy też poruszyli. Tak. No mam taką anegdotkę, opowiem ją na koniec i zobaczymy właśnie, komu jesteśmy te pieniądze winni. Mhm. Teraz jeszcze mam jedną uwagę taką też natury chyba ogólnej, zanim przejdziemy do konkretów, że to wszystko musi mieć wymiar praktyczny. Tak fajnie by było, no po to przychodzą widzowie, rozumiem, na twój kanał, żeby dostać tej wiedzy praktycznej, jakby tego doświadczenia jak najwięcej. No i to wbrew pozorom ma, tylko że to ten wymiar praktyczny się zaczyna od tego momentu, kiedy zaczynasz dbać o swój portfel w sensie utrzymania jego wartości, a nie takiego agresywnego pomnażania, no co jest bardziej powszechne pewnie na rynku krypto. Natomiast jak już dojdziesz do tego etapu właśnie, gdzie chronisz wartość portfela, no to zrozumienie takich rzeczy,
takich różnic, na przykład jak to, co się wydarzyło, albo czym różnił się dodruk pieniądza za czasów kryzysu Lehmana od dodruku pieniądza w 2020, kiedy mieliśmy C19, no to to już jest fundamentalna rzecz. Tam były dodrukowywane pieniądze, tu były dodrukowywane pieniądze. Tam to miało inny wpływ, bo były w inny sposób drukowane, tu w inny sposób. Więc jak sobie takie rzeczy poukładasz, to po prostu łatwiej jest później się odnaleźć w tej rzeczywistości. Jasne. Tylko tyle i aż tyle. Czyli co, jedziemy teraz do tego porównania, zaczynamy od złota, albo właściwie nie, zanim w ogóle przejdziemy do porównania poszczególnych aktywów, to popatrzmy sobie jeszcze na pieniądz jako taki. No i pieniądz jest pewną umową społeczną. I to jest o tyle ważne, że dzisiaj przyjmujemy pewne rzeczy jako dane. No, dopóki my się na to zgodzimy, no to tak będzie. Ale w pewnym momencie, i to tak historia pokazuje, że tak było właśnie historycznie, no, kiedy przestała panować ta zgoda, to no, dokonywano zmiany i pojawiały się nowe rozwiązania. I to, co powiedziałem w poprzednim odcinku, że ja widzę już pewne procesy, tak mi się wydaje, które doprowadzą do tego, że ten system upadnie za mojego życia, to wy będziecie musieli, wasze pokolenie, odpowiedzieć sobie na to filozoficzne pytanie, czym jest pieniądz i jaką zgodę społeczną chcemy zbudować wokół tej koncepcji, no, na przyszłość. Tak? No i teraz pieniądz co do zasady ma trzy takie najważniejsze cechy. Musi być środkiem wymiany, jest jednostką księgową, prowadzenia różnego rodzaju zapisów w rejestrach, no i ma tą cechę tezauryzacji, czyli przenosi wartość w czasie. No i najłatwiej chyba wyobrazić sobie te rzeczy, a przynajmniej tą pierwszą, jako środek wymiany w kontekście złota, do którego zaraz przejdziemy. Bo żeby był tym środkiem wymiany, musi być przenaszalny, podzielny, musi być trwały. Złoto to wszystko spełniało. Te warunki czy spełnia? Do dzisiaj, chociaż jak się zastanowimy, to no, okaże się, że do końca. A przejdziemy przez tą historyczną część, kiedy przestało spełniać i co spowodowało, że złoto przestało spełniać tą, te cechy, czy przestało pełnić tą funkcję pieniądza. No i teraz te dwie pierwsze, czyli środek wymiany i rejestr, one się niejako przenikają, uzupełniają, no tak współistnieją ze sobą. Czyli masz ten pieniądz w postaci takiej fizycznej, i to jest na przykład właśnie złoto albo papierowy dolar. No istnieje obok tego cały ten świat rejestru, gdzie my pewne zdarzenia, które można dokonać bez rejestrowania, sprzedajemy sobie coś i wymieniamy się tymi pieniędzmi, jednocześnie mogą podlegać też rejestrowi. I to jest o tyle ważne, że na przestrzeni czasu ten środek ciężkości się przesuwał. Tak jak kiedyś to było właśnie tylko, pieniądz był fizyczną postacią, to dominowało, no to w pewnym momencie się zaczęło to zmieniać, przechylać się w kierunku rejestru. I dzisiaj no, mamy właśnie coś takiego, że tego fizycznego pieniądza mamy około 3%. Ja wiem, że są różne statystyki. Tu jedni mówią 0,5%, a drudzy 5 i tak dalej. To wszystko zależy od kraju też ogólnie. Tak jest. Ale umówmy się, że co do zasady nie ma to znaczenia. Jest to jakiś marginalny odsetek tego, co dzisiaj funkcjonuje jako pieniądz. Pozostała część, powiedzmy te 95% czy 7%, to są jakieś zapisy elektroniczne w komputerach. No i teraz popatrzmy jeszcze na pieniądz jako takie zjawisko, które, no pieniądz to władza, prawda? Więc zawsze historycznie tak było, że ci władcy tej władzy mieli za mało. I oni sobie tą władzę chcieli powiększać, no fałszując pieniądze, mówiąc wprost. I kiedyś, jak te pieniądze były fizyczne, to był ten denar rzymski, gdzie, no to była też ciekawa akcja, jak sobie to próbuję wyobrazić, no to logistycznie było to niezłe wyzwanie, bo trzeba było ten pieniądz zebrać z rynku, przynajmniej jakąś jego część, przetopić, dodać tam te mosiądze, nie wiem, co im dawali, jakieś brązy, no i tak podrobić, że tak powiem, znowu rozdystrybuować, więc było to dość skomplikowane. Były próby fałszerstwa i to praktycznie na każdym obszarze, tak, w każdej jakby, w każdym czasie naszego rozwoju zawsze się pojawiały takie rzeczy. Potem jak już się pojawiły banki, które widzimy dzisiaj, takie bardziej zbliżone do współczesnych nam, zaczął się ten proceder, o którym mówiliśmy na poprzednim filmie, czyli banki zaczęły, mając jeszcze złoto w skarbcach, drukować różnego rodzaju kwity, które nie odpowiadały już tej ilości złota, tylko było wielokrotnością tego złota. I tu znowu, jak sobie popatrzymy, to praktycznie na przestrzeni wieków nie było banku, który by się nie pokusił o to. Czy tak sam z siebie, czy zmuszony przez jakąś wolę polityków i tak dalej. Czyli to fałszerstwo dokonywało się w tym momencie na zakłamaniu tej relacji złota, które jest w skarbcu, do pieniądza, który jest gdzieś tam w obiegu. No i dzisiaj mamy tak naprawdę system, w którym dominuje już właśnie ten rejestr,
I tak de facto możeśmy stworzyli takie prawo, które ma w sobie to fałszerstwo. Bo jak za chwilę się popatrzymy, jak już przejdziemy do dolara, jak to działa, no to my daliśmy pewnej grupie ludzi, niewielkiej, to jest bardzo scentralizowany rejestr, daliśmy prawo do tego, żeby właśnie zafałszowywać tą rzeczywistość. Oczywiście ubierając to w różnego rodzaju jakieś teorie, jakieś mądre głowy wychodzą i popierają to wszystko jakąś nauką. Tak powinno po prostu być, tak to jest zaprojektowane, jest to dobrze zaprojektowane i bez tego umrzemy wszyscy. Coś w tym stylu. Natomiast my cały czas obserwujemy to po efektach. I te efekty, które widzimy, no one nie są jakby zadowalające. I to też jeszcze ostatnia taka chyba filozoficzna uwaga, że fajnie by było właśnie, oprócz tego, że się mówi, że ten system jest zły, ten obecny, w którym funkcjonujemy, źle zaprojektowany, albo może inaczej, no źle funkcjonujący, bo tak jakoś też trudno mi sobie wyobrazić, że te 100 lat temu, jak on powstawał, ktoś przewidział wszystkie etapy rozwoju aż do dzisiaj, więc on po prostu źle funkcjonuje i z tym już dzisiaj nikt nie dyskutuje, ale trzeba było, fajnie by było, jakby się wskazało te punkty, gdzie właśnie on źle funkcjonuje. No i o tym przy okazji dolara będziemy sobie omawiać. Te wąskie gardła, czy te, no te takie krytyczne jakieś tam rzeczy. No i teraz przechodząc do samego złota. Złoto wystrzeliło, jeśli chodzi o taki sposób rozliczania się między ludźmi w tych okresach, kiedy nasilił się handel dalekomorski. Czyli to były powiedzmy XVI, XVII, XVIII wiek. Wtedy raz, że tego złota przybywało, bo ściągano je gdzieś tam z tej Ameryki Południowej. No i dwa, że ono jakby już wtedy w sposób taki niekwestionowany było tą walutą, czy tym środkiem pieniężnym. No i gdzieś tam sobie z boku oczywiście funkcjonowały jakieś rejestry, ale skupmy się teraz na samym środku pieniężnym, że ono, to złoto właśnie jako środek pieniężny stawało się z czasem bardzo niewygodne. No bo żeby dokonać tego handlu, no trzeba było zapakować to w jakiejś skrzynie na statek, zawieźć to gdzieś tam do tej Ameryki. Niebezpieczeństwa na morzu czyhają, wiadomo. No więc to stawało się coraz mniej wygodne. No i w tym momencie pojawił się ten zalążek takiego, no, tego pieniądza papierowego, który był emitowany na bazie tego złota, które już było gromadzone w pewnym momencie w skarbcach, natomiast krążyła między kontynentami informacja sama w postaci jakiegoś papieru. No i oczywiście to też miało jakby swoje uwarunkowania negatywne, bo to było z kolei obarczone no, też niebezpieczeństwem jakby oszustwa na bazie tego papieru, tak, że można było go jakoś tam podrobić, falsyfikować i tak dalej. Więc to też było niedoskonałe. No i ten moment przełomowy taki, który nastąpił w połowie wieku XIX, kiedy wynaleziono telegraf i on się upowszechnił, no to był właśnie ten moment, kiedy zamiast tego papieru, oczywiście to też funkcjonowało, ale jakby te podmioty, które operowały złotem gdzieś w tych, powiedzmy, Europa, Stany, nie musiały już przewozić tego złota, nie musiały informacji przesyłać w postaci papierowej, mogły się bezpośrednio ze sobą skomunikować poprzez ten telegraf czy z wykorzystaniem telegrafu i tą informację przekazać właśnie, żeby dokonać stosownych rozliczeń. I to był taki moment, kiedy złoto przestało spełniać tą taką rolę, nie nadążało po prostu za rozwojem świata. I teraz, czy złoto wtedy i dzisiaj spełniało, czy nadal spełnia może swoją funkcję, żeby tak podsumować to, no jeśli chodzi o środek wymiany, to już nie, bo już nie używamy tego tak na co dzień, no, praktycznie się nie da z różnych względów. Natomiast w sytuacji bardzo kryzysowej, to powiedzmy, że ten środek wymiany z tą wartością przenoszoną w czasie, czyli z tą cechą tezauryzacyjną, to złoto tu się sprawdza. Jakby się no, coś takiego działo, wiesz, typu wojna i tak dalej, byś emigrował gdzieś, to na końcu świata każdy ci przyjmie to złoto, no właśnie w tym obszarze, tak, wymienisz sobie na dowolną walutę i tak dalej. I to jest ten pierwszy czynnik, także złoto przestało spełniać tą rolę środka wymiany, chociażby też z tego względu, że ma skończoną podzielność. Czyli chociażbyśmy stworzyli no, jedną dziesiątą uncji, czyli taki fizycznie najmniejszy możliwy wyobrażalny pieniążek, no to on będzie miał wartość dzisiaj, nie wiem, 800 zł, tak, no więc kupisz za to pewnie jakieś tam parę butów, czy jakiś garnitur, ale nie kupisz, czy nie wiem, bułki, czy pasta. No, troszkę ciężko, żeby to rozłupać potem jakoś. No nie ma to sensu kompletnie. Nie ma. Więc tej funkcji już nie spełnia. Jeśli chodzi o rejestr, no to gdzieś w kontekście BRICS-u mówi się o tym, czyli tych krajów, które jakby sprzeciwiają się coraz głośniej dominacji dolara, czy Stanów Zjednoczonych, mówi się o tym, że powstanie nowa waluta oparta o złoto. Ale tak na szybko się zastanówmy, jakby to miało funkcjonować. No jeśli miałoby być coś emitowane na bazie złota, no to musimy mieć znowu skarbiec albo skarbce, gdzie to złoto będzie gromadzone,
No i będzie wypuszczany na bazie tego złota jakiś papier, tak? Albo no bardziej wirtualny jakiś pieniądz. No widzimy sami po świecie krypto, jaki jest problem z tym, żeby coś udowodnić, że mamy gdzieś w tych wirtualnych skarbcach. I z tym złotem byłoby podobnie. Tematu dzisiaj nie rozwijam, ale no widać zagrożenia czy takie niedogodności, które ten pomysł ma w sobie. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie. Czy gdzieś byśmy się wrócili pojawi. Do tego samego fałszerstwa, tak? Oni mówią, że mamy tyle ton złota w skarbcu, emitują więcej niż faktycznie posiadają i w sumie wracamy do tego samego. Jak to udowodnić? Jak dzisiaj udowodnić, że Tether ma pokrycie? No tu są te obszary właśnie oparte o jakieś tam zaufanie, no którego umówmy się docelowo gdzieś tam, albo w dzisiejszym świecie po prostu bardzo brakuje. No więc pod tym względem złoto również już nie spełnia tych cech pieniądza. Zostaje ta część tezauryzacyjna, trudne słowo, czyli przenosząca wartość w czasie. No i póki co, tylko ze względu na to, że w tym wymiarze, w tym wydaniu, złoto jest takim przykładem na idealnie rozproszoną księgę, rejestr. Bo o to rozproszenie dba natura. Czyli nie możemy tego dodrukować, nie możemy wytworzyć sztucznie, no to w tym momencie mamy pewność, że to złoto będzie tak rzadkie, jak jest teraz, zachowa te parametry, czyli 210 tysięcy ton na świecie, około tam 1,5-2 przybywa rocznie i tak dalej, więc tą wartość przenosi. I tych przykładów jest cała masa. No więc z tych trzech cech jakby najbardziej spełnia tą ostatnią. No i tak bym to złoto zostawił. Jasne. Tak by wyglądało złoto. No, drugi temat to jest dolar. No też z grubsza nieidealny system, o którym już mówiliśmy, czy to na poprzednim odcinku, czy teraz. Jak wygląda sprawa tutaj z dolarem? No on chyba te wszystkie trzy cechy, dwie na pewno bym powiedział spełnia. Z trzecią, jeżeli chodzi o przechowywanie wartości w czasie, no to tutaj już można by było się grubo kłócić. Tak? Są wykresy, które pokazują wartość dolara, jego rozwodnienie w czasie przez ostatnie 100 lat. I no jak wygląda sprawa z dolarem z twojej perspektywy? Wiesz co, no dolar jakby z założenia nie ma tej trzeciej cechy, bo on ma wpisany w mechanizm jego kreowania właśnie tą dewaluację rozłożoną w czasie. Za ostatnie kilkadziesiąt lat, powiedzmy około 50, średni dodruk pieniądza dolara to było około 6% rocznie. I to jest jakby w mechanizmie tworzenia pieniądza. Zaraz do tego przejdziemy, jak to się robi, jak to się dzieje. Więc pierwszą i drugą cechę ma, bo jest pieniądzem dzisiaj, można kupować, nie ma sprawy. Rejestry są prowadzone w oparciu o dolara. Trzeciej z założenia nie ma, tak samo jak zresztą żadna inna waluta fiducjarna. Tylko tyle i aż tyle. Wiesz co, ale zanim przejdziemy do tego, jak działa już dolar w tym systemie amerykańskim, to musimy stworzyć, tak myślę, żeby lepiej to było zrozumiałe, pojęcie rejestru. I teraz, co to jest rejestr w tym rozumieniu? Wyobraźmy sobie, że pożyczasz mi $100. I że obaj prowadzimy właśnie takie rejestry na swoje prywatne potrzeby. I te rejestry wyglądają w ten sposób, że mamy dwie strony takiego rejestru. Lewa, prawa, po lewej zapisujemy sobie swoje aktywa, czyli coś, co działa na naszą korzyść. Po prawej zapisujemy zobowiązania, czyli długi, czyli coś, co działa na naszą niekorzyść, tak w sensie finansowym. Czyli w momencie, kiedy taka transakcja miałaby miejsce, czyli byś pożyczył mi te $100, to byś sobie u siebie po lewej stronie w aktywach zapisał tą strukturę, a ja musiałbym po prawej stronie, czyli w zobowiązaniach, w tym długu, zapisać również te 100 jako coś, co muszę ci zwrócić w czasie. No i dokładnie w oparciu o taką samą ideę, takich samych rejestrów działa dzisiaj cały świat finansowy. Dokładnie tak samo się rejestruje te zdarzenia w bankach komercyjnych, jak i w bankach centralnych. Tu nie ma żadnej różnicy. Musi być lewa strona, musi być prawa strona, musi być pasywo, aktywo, należność, dług i tak dalej. I to się musi zgadzać. Musisz mieć, tak jak tu byśmy przy tej transakcji zapisali u ciebie tą należność, musi się u mnie pojawić zobowiązanie. Nie można tego oderwać. No tak jest dzisiaj skonstruowany ten system jakby rachunkowy, który funkcjonuje na świecie. I teraz jak konkretnie powstaje dolar amerykański, jak on jest księgowany, jak tam w tych rejestrach to wygląda. No więc wyobraźmy sobie tego Smitha przykładowego, który idzie do banku komercyjnego w Stanach i on chce pożyczkę na samochód $50,000. Przechodzi wszystkie tam procedury, weryfikacje i tak dalej i podpisana jest umowa. I w tym momencie, kiedy jest podpisana umowa i bank dokonuje księgowania na rachunku pana Smitha 50 tysięcy, jednocześnie po swojej stronie w zobowiązaniach księguje te 50 tysięcy. I tutaj zrobimy taką gwiazdkę. To jest troszeczkę bardziej
Albo może nie, dokończę jeszcze, przepraszam, dokończę tą pierwszą myśl. I w tym momencie powstaje ten pieniądz. W tym momencie pieniądz, którego nie było, tych 50 tysięcy dolarów w sekundę przed zaksięgowaniem nie było i one się w momencie księgowania pojawiają. No i to jest bardzo istotne. Część ludzi, z którymi rozmawiam, mówi, nie, to niemożliwe, nie, to tak się nie da, no ale coś ty. No to po prostu nie są w stanie jakby uwierzyć w taki sposób wytwarzania dzisiaj pieniędzy. Czyli, Ale że ta tak jest. kreacja inaczej wygląda, że to trzeba do Menicy iść, poprosić, oni wybiją te monetki może. To też się Nie, dzieje. nie wiem, jak ludzie myślą. No. No, to też się dzieje. Mamy te No, monety ale nie w i takim, nie w 100%, no to co już powiedzieliśmy w tych sobie wcześniej. 3% średnio, tak? A No. pozostały pieniądz jest stworzony dokładnie właśnie w taki sposób. I teraz do tego, to już taka gwiazdka i dla tych bardziej zaawansowanych, pojawia się drugie księgowanie. Czyli w tym procesie wytworzenia tego pieniądza z niczego, jak ty dostajesz ten kredyt jako klient, na twoich aktywach pojawia się na twoim koncie bankowym te 50 tysięcy. To jest jednocześnie zobowiązaniem banku, który dostarczył ci te 50 tysięcy, ale z drugiej strony on w swoich aktywach, po drugiej stronie, po lewej, ma należność z tego, znaczy ma kredyt, który ci udzielił, a u ciebie to będzie z kolei po twojej stronie pasywów zobowiązanie. No to może jest troszeczkę bardziej skomplikowane, stąd się biorą wszelkiego rodzaju nieporozumienia, bo część ludzi twierdzi, że to kredyt jest pierwotnym, część mówi, że depozyty się tworzy w bankach. Widać, ale że w jedno tym bez drugiego no nie działa też. Tak, w tym procesie powstaje to w jednej chwili, natomiast to, co wywołuje te wszystkie rzeczy, to jest ta wola tego Smitha, który przyszedł po kredyt. Czyli żeby powstał pieniądz w dzisiejszym systemie, musi być ktoś, kto ten kredyt weźmie w tym systemie bankowym. I oczywiście działa to w drugą stronę. Jeśli już upłynie ten okres, na który był kredyt, Smith przychodzi, spłaca, czy właściwie przelewa i w tym momencie te zapisy znikają, czy dokonuje się zapisów przeciwnych i w tym momencie się zeruje, to ten pieniądz znika. I tak jest dzisiaj kreowany pieniądz na całym świecie w tym systemie walut fiducjarnych, no czyli tak naprawdę w 150 systemach, tak, na całym świecie. No i oczywiście to się dzieje na poziomie klient, bank komercyjny, ale tak samo w tych samych rejestrach, tak samo działających, tych dwóch stronnych, są prowadzone rozliczenia banków komercyjnych w banku amerykańskim, w banku centralnym, czyli w Fedzie. No i teraz jak sobie patrzę, wiesz, na dolara amerykańskiego, no bo pytanie jest w tym momencie, kto zarządza właśnie tą ilością tego pieniądza w obiegu. No to decyduje, ile tego kredytu będzie udzielone, ile tego pieniądza się pojawi w obiegu. No i tak jak sobie, taka mała dygresja, jak sobie patrzę na banknoty amerykańskie, to tam jest napis In God We Trust, nie? Tak. A dzisiaj, biorąc pod uwagę, jak to funkcjonuje, gdzie mamy ten ichni bank centralny, czyli Fed, i tą taką radę polityczną amerykańską, czyli ten Komitet Otwartego Rynku, w której zasiada 12 osób, to właśnie te 12 osób decyduje o tym, co się dzieje w świecie dolara, na całym świecie tak de facto. I wierzymy w 12 osób teraz. Tak, i tam powinien być taki napis In 12 Gods We Trust. Nie? Wierzymy 12 Bożko. No i tak to dzisiaj funkcjonuje. Na tych najbardziej ogólnych poziomach tak to funkcjonuje, czyli te 12 osób decyduje o tym, co się wydarzy w świecie pieniądza amerykańskiego, ustalając te krótkie stopy procentowe, które są kosztem pieniądza później dla pozostałych graczy na rynku. No i tak naprawdę to ta grupa ludzi dzisiaj decyduje o tym, ile tego dolara jest w danej chwili, więcej, mniej. Czyli ona jakby zarządza tym rejestrem dolara na całym świecie tak naprawdę. Przyznasz, że to jest takie przeciwieństwo na przykład chociażby tego, jak dzisiaj wygląda sytuacja ze złotem, w tym rozumieniu takim, że zarządza tym natura. Ten najbardziej zdecydowanie, zdecydowanie. Są oczywiście próby robienia tego sztucznego złota, gdzieś tam Chińczycy chyba tak najbliżej są, natomiast po tych wartościach chemicznych szczególnie, no to jeszcze im tam sporo brakuje z tego, co ja się orientowałem parę miesięcy temu. Nie wiem, czy coś się zmieniło przez te ostatnie, nie wiem, 6 miesięcy na przykład, ale pewnie byśmy o tym słyszeli, gdyby to złoto doszło ich do perfekcji, a brakuje im jeszcze i nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek takie sztuczne złoto powstanie. No wracając tu na ziemię, mamy co mamy, czyli w tym momencie mamy ten bardzo scentralizowany rejestr dolara, no bo zarządza tym tak de facto te 12 osób i to się rozlewa gdzieś w tych zapisach, o których mówiliśmy, przez banki centralne, czy przez pierwszy bank centralny amerykański, przez banki komercyjne i tak dalej, i dotyka tak naprawdę całego świata w pewien sposób. No i tu warto sobie zadać właśnie pytanie, albo inaczej, dostrzec coś takiego, że dzisiaj właśnie
To jest no w pewien sposób takie fałszerstwo pieniądza, do którego żeśmy stworzyli cały ten system. No bo tak jak kiedyś właśnie ten, nie wiem, Juliusz Cezar, tak, zbierał te złote monety i je tam fałszował, żeby mieć ich więcej, to dzisiaj tego nie musisz robić, wystarczy jakaś decyzja tego komitetu, ktoś tam naciśnie Enter i nagle się robi, czekaj, ostatnie lata to było ile? Po C19 około 40% czy więcej nawet istniejących dolarów zostało wydrukowane właśnie, wydrukowane w cudzysłowie, tak, stworzone w ten sposób w tych systemach bankowych. No właśnie. Przy pomocy tego, to jest dłuto dzisiejsze, nie? Tak, tak. No więc czy to nie jest fałszerstwo? Oczywiście do tego się dorabia całe teorie. Mądrzy ludzie się wypowiadają. No, z drugiej strony mamy też coraz więcej tych z tytułami takimi profesorskimi z różnych szanownych uczelni czy szacownych, którzy no, pokazują jednak, że tu w tej metodzie jest jakieś szaleństwo i trzeba to zmienić. Teraz podsumowując właśnie jeszcze dolara jako takiego, no to spełnia na pewno 100%, tak? Jest środkiem wymiany, prowadzimy w tym rejestry wszelkiej maści, natomiast no, nie jest z założenia, nie ma tej cechy tezauryzacyjnej, a wręcz w drugą stronę ma tą cechę dewaluacyjną. No i teraz mamy Bitcoina. No i Bitcoin, czym jest Bitcoin? No Bitcoin przede wszystkim to jest coś oparte na technologii DLT tak naprawdę, czyli Distributed Ledger Technology, czyli ledger już ma w nazwie, czyli on przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, tak jak ja to rozumiem, patrząc tak pod kątem pieniądza, to on jest przede wszystkim rejestrem. No i w trakcie miningu, w trakcie kopania, czy tych procesów, które tam się dzieją, powstaje coin, czyli pieniądz. Więc on jakby te dwie cechy łączy w sobie. Coś, co do tej pory było rozłączne i zawsze gdzieś podlegało jakiemuś arbitrażowi. Ktoś mógł zdecydować o tym, że gdzieś się coś zapisze tak, a nie inaczej, albo dodrukować, fałszując te fizyczne monety. W świecie Bitcoina jest to niemożliwe. No? To jest jedna rzecz. No i ta trzecia cecha, kiwasz głową. W 99,9% przypadków jest to niemożliwe. Tutaj dochodzi jeszcze taki malutki aspekt, jeżeli chodzi o górników, którzy zatwierdzają transakcje, którzy grupują transakcje do tych bloków. Bloki mają pewną pojemność i przy dużej ilości transakcji dokonywanych, nie wiem, jest hossa i wszyscy chcą transakcje dokonać, to górnicy też wybierają te transakcje, które chcą w kolejnym bloku umieścić. Więc to są zawsze te transakcje, które po prostu im najwięcej prowizji zostawią, tak, w kieszeni. Więc tu jest tak, że to, troszkę to działa tak, że oczywiście blockchain tym wszystkim zarządza, te transakcje na pewno zostaną zatwierdzone, ale może nie za 5 minut, ale za 15, nie? To jest jedyny taki tutaj, taka gwiazdka, którą bym dodał do tego. Okej, okay, no wiadomo, to jest pierwsza technologia tego typu, która ma w sobie właśnie zaszyte te elementy, o których mówię i ma jeszcze tą no, bardzo istotną cechę, której brakuje dzisiaj w świecie, nie? Czyli jest trustless. Czyli dopóki nie połamiemy tych wszystkich zabezpieczeń kryptograficznych, no nie ma możliwości, żeby ktoś nas oszukał, nie mówię o przesunięciu w kolejce, no bo to wiadomo, że to żyje swoim życiem, wysokość prowizji, to co powiedziałeś przed chwilą, ale tak, żeby mnie ktoś oszukał jakby w samym systemie Bitcoina. Nie, nie. Nie ma takiej możliwości, prawda? No więc to jest dzisiaj bezcenne. No i to jest ten pierwszy przykład technologii, która no, zmienia ten świat, to już widzimy. I ona ma w sobie te wszystkie zalety, których nie mają ani fiducjarne waluty, oczywista oczywistość, czyli one tracą na wartości. Nie ma nawet złoto dzisiaj, bo nie ma z kolei tej części jakby operacyjnej. Dzisiaj to już nie będę powtarzał, ale to co mówiliśmy, tak, nie spełnia tych warunków. Więc Bitcoin wydaje się, że spełnia. Ja lubię sobie układać niektóre rzeczy na takich grubych liczbach, bo wtedy dostaję pewien taki obraz, od którego zaczynam jakieś dociekanie, rozumowanie, myślenie na dany temat. Teraz tak, Bitcoina nawet po dzisiejszych wzrostach mamy jego kapitalizację gdzieś tam w granicach. 720 pewnie miliardów dzisiaj patrzyłem, jak my to nagrywamy teraz. No powiedzmy 700 miliardów. Tak. I teraz zobaczmy, bo mówi się o tym, że po pierwsze Bitcoin miałby dojść do $1 miliona za Bitcoina, tak? Milion dolarów, mamy 100 milionów Satoshi, czyli milion dolarów to jest 100 milionów centów, więc to by był cent za Satoshiego. No to się jeszcze jakoś tam spina. Czyli nie ma tej wady, którą ma dzisiaj złoto, czyli jest podzielny jeszcze tak w sposób taki wystarczający operacyjny. Moglibyśmy wycenić właściwie wszystkie dobra, nasze usługi w tych satoshi. No ale tu apetyty się nie kończą. Mówimy, że Bitcoin ma zastąpić wszystkie waluty fiducjarne. No tych jest na świecie, to są różne szacunki. Ja czasami podaję jedno, potem się łapię na tym, że to już się zmieniło, tak, bo to jest bardzo dynamiczna sytuacja, zwłaszcza w ostatnich latach.
tego dodruku naprawdę było tyle, że więc zakładam, że dzisiaj te szacunki mówiące o 150 bilionach, no, że one są z grubsza prawidłowe, że tyle mamy walut fiducjarnych. Więc gdyby Bitcoin chciał zastąpić te waluty 150 fiducjarne, walutach, nie 150 bilionach. 150 walutach, tak, 150 bilionów tak. wartości dolarów. Gdyby Bitcoin miał zastąpić te wszystkie waluty, no to tak szybko licząc musiałby kosztować ile? Dzisiaj ma 35 tysięcy, no tak z 200 razy musiałby rosnąć. No bo jeśli ma 700 tam z kawałkiem, no to pomnożymy przez 200, to dostaniemy te biliony, no to byłoby ponad 7 milionów za Bitcoina. Wtedy się robi problem. No wtedy po prostu masz za Satoshi jego 7 centów, tak żeby to sprowadzić do tego. To też jest jeszcze do pomyślenia. Ale tego majątku na świecie mamy gdzieś tam na 900 bilionów. Tam są jakieś nieruchomości, tam są jakieś obligacje i tak dalej. Więc tu gdzieś idą, apetyty idą jeszcze dalej. Jakby Bitcoin miał rzeczywiście być pieniądzem, z drugiej strony miałby przechowywać tą wartość, więc sam sobie stałby się taką klasą aktywów, w której byśmy trzymali te wartości właśnie i przenosili to w czasie, no to tu już dostajemy takie abstrakcyjne rzeczy, które no nie przystają później do rzeczywistości, czyli Bitcoin nie da rady spełnić tych wszystkich cech naraz. W pewnym momencie pewnie dałby radę, ale gdzieś tam docelowo raczej nie. Więc tu no, pewnie jakieś rozwiązania technologiczne się pojawią. Może coś takiego jak wiesz, ze złotem, ze srebrem. Czyli złoto też, znaczy przede wszystkim, ale srebro też, nie? I już wtedy już nie masz tego problemu na przykład z wyceną poszczególnych no tak. dóbr, usług i tak dalej. Więc będzie może się... dodatkowa jakaś waluta, która będzie bardziej do faktycznej wymiany, do płatności, a ten Bitcoin może zostanie takim, no to tak jak się mówi, trochę złotem, trochę w razie potrzeby będzie można się nim dalej wymieniać, a może powstanie tak jak Lightning Network, ta dodatkowa warstwa, która będzie to pozwalała i może tam jeszcze jakieś udoskonalenia wejdą w życie. Ciężko powiedzieć, no, na razie tego problemu nie mamy i pewnie przez jeszcze ileś lat nie będziemy go mieli, ale faktycznie za ileś 10 lat może to być coś, czym technologia się będzie musiała zmierzyć. Wywołałeś fajny temat, bo porównuje się właśnie często przepustowość Bitcoina do przepustowości wizy na przykład, nie? Że tam jest tam ileś 20 czy 30 tysięcy operacji na sekundę, tutaj jest ich dużo mniej. No tak, ale bardziej uprawnionym jest właśnie porównanie Bitcoina, tej głównej księgi, do takiego systemu, którym się posługuje dzisiaj taki Fed, to się nazywa Fedwire. I tam Fed w tej platformie, w tym systemie rozliczeniowym rozlicza się z bankami komercyjnymi. I tak samo sobie wyobrażam, że jeśli to docelowo miałby być system właśnie tego podstawowego pieniądza, nazwijmy tak, to na tym budowany Lightning Network i rozwiązania tego typu, no to są odpowiedniki wizy, nie? I to wtedy bardziej, nie wchodzę w technologię, bo nie znam się na tym, ale tak wydaje mi się, że takie porównanie jest bardziej uprawnione. No i to właściwie jest, wiesz, wszystko, czyli mamy złoto ze swoimi wadami, zaletami, mamy dolara, czyli ten cały system, który dzisiaj jest zarządzany w bardzo scentralizowany sposób i dostarcza nam tych wszystkich huśtawek w tą i z powrotem i nie widać końca, bo jest zbudowany na systemie, który ma w sobie zawarty dług, to jest ta kula śnieżna, która się toczy i tych odsetek jest coraz więcej i tak dalej. I dochodzimy gdzieś tam do granic wytrzymałości całego systemu. No i na końcu mamy Bitcoina, nie? Który spełnia właściwie wszystkie warunki na tę chwilę, no tylko brakuje tej woli politycznej. No to chyba jedyna przeszkoda, żeby to dzisiaj jakoś tak próbować wprowadzać. No na razie tak. Jesteśmy już coraz bliżej wygranej Javiera Milei w Argentynie. Tego pro-bitcoinowego prezydenta, może przyszłego, więc zobaczymy, czy coś tam się nie zmieni w tym temacie. Co, na koniec odpowiedź jeszcze na pytanie, komu jesteśmy winni? Tak, tak. Bo kim są ci Marsjanie? Ja ci przerwałem, przepraszam. Nie, nie, spokojnie. Kim są ci Marsjanie właśnie? To taka szybciutka anegdota, bo rozumiem, że czas nas trochę ogranicza, nie chcemy rozwlekać tych odcinków. Lata 90. Współpracowałem wtedy w takim projekcie z bankiem Rothschilda. I to mówię tylko o tym, żeby podkreślić, że te informacje, które wtedy uzyskiwałem, nie żadne rocket science, nie jakieś nie wiadomo jakie, ale że właśnie pochodziły z tamtego źródła. I oni wtedy chcieli w Polsce wprowadzić na rynek takie tak zwane produkty strukturyzowane, czyli tak zwane struktury. Marketingowo to wyglądało super, bo to był produkt, gdzie na przykład w ciągu 3 lat dostawałeś jako inwestor gwarancję zwrotu kapitału, i plus partycypację w czymś, co sobie wtedy wybrałeś, na przykład wzrost, no chociażby Bitcoina.
dzisiaj można by było coś takiego stworzyć, nie? Czyli dostawałeś zwrot kapitału po 3 latach przynajmniej, a jeśli aktywo, które wybrałeś, dajmy na to Bitcoin, urósł o jakąś tam wartość, to ty dostawałeś część z tej wartości. Załóżmy 50, 60, 70%, zależy jaki to był produkt. Fajna inwestycja. Fajna. Z jakichś względów, to już na kolejny odcinek wyjaśnienie, dlaczego to nie działa, no bo to w większości przypadków niestety nie działa. Czyli dostajesz ten zwrot. Okej, tu dopóki kontrahent, czyli ten emitent tego produktu nie zbankrutuje, nie oszuka cię, no to dostajesz ten zwrot. No ale w czasach takich, powiedzmy, wysokiej inflacji, no to kiepsko jest przytrzymać przez 3 lata na przykład, a może 5, może 7, to były różne produkty, kapitał i dostać tylko jego wartość nominalną. No i wtedy pamiętam, że pracując z tym zespołem, no uczyliśmy się, wtedy ja miałem 30 lat, uczyliśmy się różnych rzeczy i podpytywaliśmy ich o to, jak oni właśnie na tym rynku finansowym na świecie się poruszają. I oni powiedzieli wtedy jedną rzecz, że ich w tym produkcie interesuje tylko jedno, żeby dostarczyć sam produkt i potem być tym pośrednikiem, który sobie będzie brał z tego 1%, taki umowny. Że oni dopóki się to nie jest absolutnie konieczne, to oni nie wchodzą w biznesy, gdzie biorą na siebie ryzyko, jakiekolwiek. Mogą pozbawić się jakiegoś anormalnego zysku, ale nie chcą tego w zamian za to, że nie biorą na siebie ryzyka, są tylko pośrednikiem. No i tak dzisiaj, wiesz, no może to mało odkrywcze i dla niektórych będzie bardzo oczywiste, ale tak dzisiaj działa ten system finansowy. My tak naprawdę jesteśmy sami sobie winni. Ludzie ludziom, ludzie firmom, firmy państwu, państwo ludziom i tak dalej. Wszyscy jesteśmy gdzieś zamieszani w te 300 miliardów, te 300 bilionów tych amerykańskich dolarów długu. Na z boku ktoś stoi, kto sobie odcina te kupony. Rodzimy się z długiem tak naprawdę, niezależnie od kraju, nie? Takim umownym długiem, mówię o sobie, jakby to podzielić, nie? To, co jesteśmy winni, rodzą się nowi ludzie i on już się rodzi z długiem. Nie pamiętam, w Stanach Zjednoczonych to kilkadziesiąt tysięcy dolarów jakoś było chyba po urodzeniu. Dziecko już ma tego cyfrowego długu na sobie. Ja ten globalny gdzieś pamiętam z tego raportu Standard & Poor's, to było chyba 37,5 tysiąca dolarów na świecie, na każdego z nas, na te 8 miliardów ludzi. No. Fajnie, fajne start w życie. Gorzej niż pożyczki studenckie w Stanach. No. O tak. Chociaż te kwoty tam też są spore. Jasne. No jedyna pożyczka, która nie podlega temu prawu upadłościowemu. Że możesz... no. A działa zgodnie wraz ze wzrostem stóp procentowych i tak dalej. To... Tak. Dlatego tam są ludzie w moim wieku, którzy jeszcze spłacają pożyczki studenckie. No to inny temat już. Tak jest. Dobra, no mam nadzieję, że wytłumaczyliśmy trochę wam to porównanie między złotem, dolarem a bitcoinem. Cezary tutaj fajnie przedstawił. Mam nadzieję, że oczywiście te kolejne tematy, które były w ankiecie, poruszymy sobie jeszcze gdzieś w kolejnych filmach. Jak macie jakieś pytania, oczywiście, jak macie wy jakieś tematy, o których chcecie, żebyśmy porozmawiali, jakieś inne kwestie związane właśnie tutaj z finansami, z bitcoinem również, no to śmiało piszcie to w komentarzach. Może uda nam się jeszcze zaprosić dodatkowego gościa, o tym zobaczymy. Czas jeszcze pokaże, ale może kilka więcej gadających głów porozmawia właśnie o tym, między innymi o czym dzisiaj sobie rozmawialiśmy. Jestem jak najbardziej za. Wydaje się, że jedyne co możemy robić, powtórzę się pewnie jeszcze raz, że możemy propagować tą wiedzę, niech jest coraz większa świadomość tego. Co do propagowania wiedzy, chciałeś jeszcze dorzucić na koniec jeden temat odnośnie... A, efekt Cantillona, tak, bo to gdzieś wywołany temat na jednej z grup facebookowych, gdzie tam pisze od czasu do czasu jakieś krótkie artykuliki, więc jakbyś miał coś przeciwko temu, możemy podlinkować i tam będzie opisany efekt, który no, też daje do myślenia, bo to jest efekt Cantillona, polega na tym, że są równi i równiejsi. Są ci, którzy jako pierwsi dostają możliwość, żeby zarobić, a potem jest no, cały łańcuch pokarmowy, że tak powiem. I to, wiesz, no też fajnie dostrzec to. No i dzisiaj mówiąc wprost, no wszyscy robimy to, żeby się dostać do tych pierwszych grup, które korzystają z tego nowego pieniądza i tak dalej. To jest bardzo fajnie opisane i przez samego Cantillona na bazie XIX-wiecznych jego przemyśleń, ale też jest mnóstwo opracowań tu i teraz, już pokazujących, jak to działa w naszym świecie, więc jak to będzie, nie wiem, w ankiecie, no może akurat. Link będziecie mieli na pewno w opisie, także tam sobie zerknijcie i poszukajcie tego wpisu. Dobra, dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz za dzisiejszy materiał. No i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.